Siemanko, witamy was serdecznie, jest ze mną Karolina. Hej. Słuchajcie, mam dzisiaj mega, mega dobry humor, bo kupiliśmy w końcu idealny aparat do vlogowania. I właśnie dzisiaj stwierdziliśmy, że sobie nagramy pierwszego vloga od razu w dniu, kiedy go kupiliśmy. Jedziemy do Magnolii, bo jak wiecie ze streamów lub nie, to bywa ten wiek, to nie bywa, nie wie, że jedziemy kupić klawiaturę nową w końcu, bo ta moja już 2 lata od zalania funkcjonuje jako tako jeszcze, ale dostałem na 5. rocznicę kanału od jednego z widzów. Pozdrawiamy Eryka. W zasadzie to Piotra. No właśnie, Eryk to nick. Tak więc pozdrawiamy Piotra, jedziemy po klawiaturę, jedziemy do Decathlonu, bo musimy kupić kłódkę do samochodu. Do samochodu. Musimy kupić, do roweru. Musimy kupić sobie zamykanie do rowerów, bo często jeździmy gdzieś tam z Karoliną rowerami. Jak są jakieś knajpki, jak chcemy iść, to wolimy mieć bezpieczeństwo, gdzieś tam sobie zapiąć, żeby nie trzeba było ciągle ten rower patrzeć. Tak więc lecimy sobie do naszej ulubionej galerii. Często mnie pytacie na streamach, jaka jest twoja ulubiona galeria? Zdecydowanie Magnolia. Mało pewnie osób z was wie, ale najlepiej do Magnolii zaparkować sobie na górze. Tutaj jest, pewnie widzieliście całą drogę przejazdu. Mega jest tutaj parkować na górze, bo jest zawsze dużo miejsca. I wychodzicie od razu obok Maka. Wychodzicie od razu obok jedzenia, tak więc na gotowe. I od razu wyjeżdżacie też za galerią, nie musicie tego całego wszystkiego objeżdżać potem. Ale jest spoko sprawa, tak więc słuchajcie, lecimy zobaczyć klawiaturę, lecimy do Decathlonu. No i za momencik się słyszymy ponownie. Aha, tutaj widzę. Ja widziałem jakieś takiego na rower, coś takiego samego, ale jajka, nie? I one normalnie świeciły. I to się zakładało się na tył, nie? No. I normalnie świeciło jako jajka. A to są. Więc bierzemy najtańsze. Bierzemy najtańsze, mamy 2 w 1. No i to po to tylko w sumie, żeby rower był zabezpieczony, jak gdzieś tam coś jemy w okolicy. Aha, zobacz, tu masz, co trzeba zrobić, żeby dano rzecz. O, tak wygląda system zabezpieczeń, ranking systemu zabezpieczeń. Mamy 1. I się wydaje ten nasz, nie, co kupimy, nawet ręką da radę. Ale dobra, to odejdę od stolika, najwyżej jak ci będzie kradł rower i... Chodzi o to, żebyś miał czas na reakcję. Znaczy to jest spoko, takie kłódki są spoko, tylko teraz to wozić ze sobą, jak rower jest taki leciutki, nie, to więcej będzie ważyło niż sam rower. Tu mamy jeszcze jakieś konkretne. Najlepszy jest 9, tutaj ten, nie wiem. Co jest? To? A nie, to jest tylko 6. Z tego co widzę, najmocniejsza jest 8. Słuchajcie, jak widzicie, kupiliśmy niestety tylko zabezpieczenie do rowerów i takie lipno najtańsze, którego szczerze powiedziawszy wam nie polecam, bo to bardzo łatwo rozciąć, ale tak jak wam mówiłem, my potrzebujemy to tylko do tego celu, że jak jesteśmy jakieś, jedziemy sobie na rowery, na jakąś przejażdżkę i po prostu gdzieś chcemy i zamówić jedzenie i zostawić rowery, no to tylko sobie tak na szybko to zepniemy, żeby, wiecie, mieć pewność, że te rowery tam są w miarę bezpieczne, a potem tak jak gdzieś jemy na zewnątrz, to widzimy te rowery, więc takie, wiecie, tylko zabezpieczenie, żeby ktoś się nie połasił o rowery, bo widzi, że są niezapięte. A tak gdzieś tam na widoku będą spięte takim zabezpieczeniem, więc myślę, że starczy. Niestety nie było klawiatury Razera, którą ja chcę kupić, czyli Ornata. A więc musimy lecieć, słuchajcie, do Galerii Dominikańskiej. Tam powinna być. Karolcia, to jest informacja dla ciebie, że to jest moje marzenie, jak coś. Więc jakbyś szukał jakiegoś prezentu dla mnie albo coś. Black Widow? Tak. Zaraz, ona jest taka głośna, nie? Nie powiem, ale się zapala jak naciśniesz. Tak. O, są te nowe podkładki. Chcesz nimi inne? Są te nowe podkładki. Co weźmiemy? Chcesz? Nie, no sam sobie kupię. Ale jest. Teraz tak, mamy Deathstalkera. A to jest Ornata. To jest ładniejsze. Ma... Cichsze klawisze są. A to jest mechaniczne? Nie, to jest taka hybryda. Membranowa i... Masz coś takie. I połączenie membranowej z mechanikiem jest cichsze. Co? Nie chcesz takiej całej czarnej? Nie. Teraz pytanie, czy ona gdzieś tu będzie?
jest ornata, ale to jest tak, tu macie ornatę zieloną i kosztuje 350. Karolcia, powiedz mi, że to jest. Nie ma. Bez jaj, nie ma. Wydaje mi się, że musiałbyś poprosić wątpię, że ktoś je kupił. Ale lipa. No nie, bo była jedna wtedy. Czyli jest tylko ornata zielona. Jak widzicie, ona kosztuje 349, a kolorowa kosztuje 389, ale lipa. I ona ma taką jeszcze podkładkę. Co tu mamy? Tutaj mychy, ale lipa. No nie wierzę. Pół Wrocławia przyjechałem. Niestety wczoraj nie dostaliśmy klawiatury. Byliśmy w Mediamarkcie, dwóch Saturnach, w RTV, nigdzie nie było niestety Razera. A tak więc jak widzicie, przyjechaliśmy dzisiaj na Bielany, idziemy do Mediamarktu za momencik. Wczoraj już byliśmy sobie tak głodni z Karoliną, co pewnie widzieliście na poprzednim ujęciu. Byliśmy na pysznej pizzy, którą możemy wam polecić. Co Karolcia sądzisz o pizzy? Przepyszna. Przepyszna? No. W skali od 0 do 10? 9 mocna, nie? 12. I pamiętajcie, że jest to pizza włoska, tak więc w pizzerii włoskiej nie powinniście prosić o ketchup i sos. Ostatnio Mario mówił, że był kiedyś w włoskiej pizzerii i poszedł po ketchup, nie? To koleś go opierdzielił, że jak w ogóle możliwe, że ketchup i tak dalej. A widziałeś w ogóle, żeby w tej pizzerii były sosy? Widziałam, są sosy, ale ta pizza naprawdę jest tak dobra, że do niej idealnie pasuje tylko oliwa. Niestety w tej pizzerii jest jeden problem, że mają ograniczoną ilość oliwy i trzeba po prostu iść i kogoś poprosić. Co Karolinę czasami wkurza, jak mamy oliwę, a ktoś do nas przyjeżdża, przychodzi po prostu i nam kradnie to i potem musimy czekać. Ale dobra, słuchajcie, pizzerię naprawdę możemy wam polecić. Była przepyszna, jedna z lepszych moim zdaniem pizzerii we Wrocławiu. Mhm. Tak więc polecamy. Macie pewnie gdzieś tam jakieś w opisie, albo postaram się jakoś wam wkleić po prostu lokalizację tej pizzerii, bo ja będzie wracał, koniecznie trzeba do niej ją odwiedzić. Fajne ogólnie jest miejsce, bo to jest przy parku, tak więc jak nie ma miejsca, to można wziąć na wynos, w parku sobie zjeść. I są też na fajne miejsca, że tam jest taka trawka, tak, i takie bardziej skrzynki lub leżaki też. No macie tam pewnie ujęcia, bo nagrałem to wszystko, więc pewnie ujęcia macie w tle, jak tam wygląda. Naprawdę fajna, klimatyczna miejscowa pizza, dobra, w miarę fajnej cenie. Duża. No i to tyle, a my dzisiaj idziemy, kurczę, po tego Razera, bo wczoraj byśmy, mówię, tak głodni już, że po prostu stwierdziliśmy, nie, idziemy coś zjeść, już była 21, zrobiliśmy streama, na streamie wam opowiedziałem o tej całej sytuacji, na dzisiaj przyjechaliśmy jeszcze na szybko do Bielany, tak więc zobaczymy za momencik, czy będzie klawiaturka Razera. Słuchajcie, udało się kupić, jest, Karola trzyma tutaj, jest, udało się i tu zobaczcie, no od razu mogę wam ją zaprezentować, bo wcześniej w tamtym Mediamarcie nie była z podkładką, bo to jest mega wygodna, taka poducha. Karola mówiła, że chciałaby coś takiego w pracy mieć. A czy ona jest już w zestawie? Tak, ona jest w zestawie. Ja ci to wezmę. Zobaczcie, mega, mega wygodnie się teraz pisze dzięki temu. No cały nadgarstek jest na tym, nie? Więc udało się kupić 389 zł, czyli taniej nawet niż na internecie. Widziałem, na Ceneo była w X.comie na przykład za 399, więc dyszka oszczędności, a na miejscu. Tak wygląda całe stanowisko. A jeszcze potrzebujemy podkładkę. Jaką podkładkę? Nie wiem, ale dostałem od Seweryna wczoraj do Nate'a na podkładkę, tak więc kupujemy. To co była taka... nie, ładna Speed. Była taka kolorowa. Jaka? Ale to wiesz co, ta kolorowa to jest taki tylko plastik po prostu. To jest taki, wiesz, jest taki tylko plastik, jak plastiku. No mi też się podoba podświetlana, ale... No kosztuje chyba 79, to jest... Jaki to jest rozmiar? To jest rozmiar M. Wiesz co, Karolcia, jakbym miał tylko jeden komputer, nie? No. To bym sobie kupił tą podkładkę największą, nie? I by była i na klawiaturę, i na ten. No. Ale z dwoma kompami też odpada totalnie, nie? Mhm. Natomiast bierzemy tą podkładkę. Dostałem od Seweryna do Nate'a, więc... A, powiedział, że... Pokazane, jak wygląda... Powiedział, że na ten. Powiedział, że mam sobie kupić, tak więc... Seweryn, dziękuję. Kojarzysz tą grę z dzieciństwa? Mikromaszyn, zgrał z takimi samochodzikami, jeździł po stole. Kurczę, nie pamiętam.
coś takiego się pojawiło nowego. Auta się pojawiły. Ty, na auto musimy do kina iść. Pojawiło się to nowe. O, to jest nowość. Też wiele osób mnie namawiało, żeby to ograć. Ale, Karolcia, ja potrzebuję tą grę. To poleciało mi z głowy. O tym Jam Rajem, co się... No, Crash Band... O, Crash Bandicoot. Ja lepiej wiem niż te. To jeszcze muszę ograć. Tego nie kupiłem. A wiele osób chciało zacząć Beyond u mnie. Beyond trzeba sprawdzić, ale nie ma, słuchajcie, Crasha Bandicoota. Ale też właśnie gadałem właśnie z jedną osobą. Gadałem z jedną osobą i mówiła, że nigdzie w sklepach nie ma Crasha, nie? To z lipa. A jakie to ma opakowanie? A co my tu mamy? Takie rzeczy. Kino 3D. Darmowe. Mega. Nie widziałem tego nigdy. No to jest projektor. Tu macie jeszcze dla swojej połówki. Karol, takie coś kupujemy. Projektor? Nie, taką kanapę. Mega taka jest. Od dawna na pasie buzy z Karola? Od niedawna. Tak więc jeśli jesteście z rodzicami w Ikei na Bielanach, to tutaj macie pasie busa. Jeden z lepszych burgerów we Wrocławiu, tak więc idziemy tam z Karolą. Karola, weź mi ze spodenek tylko kluczyki i zobacz, czy zamknąłem auto, bo się tak jaram tym, że idziemy na pasibusa, że nie wiem, czy zamknąłem auto. No dobra, słuchajcie, tak wyglądają nasze zestawy. To jest Karoli, to jest mój. I wiele razy wam wspominam o pasibusie, ale zawsze wam zapominam wspominać o tym, że jak jesteście pierwszy raz, to testujcie koniecznie tą kanapkę, czyli Gonzales. Jest to właśnie kanapka z nachosami. No, jest tutaj, są pikantne te papryczki, ser, jakaś trawa i mięsko. To jest rukola. I nawet jeśli, słuchajcie, nawet jeśli nie wybaczycie sobie połączenia nachosów z burgerem, to zaryzykujcie na moją odpowiedzialność, bo ja też nigdy nie zjadłbym nigdy burgera z nachosami. Jakoś to mi nigdy do siebie nie pasowało. Ale w rzeczywistości muszę wam powiedzieć, że mega daje to fajny smak, połączenie takich słodkich nachosów z całą resztą. Tak więc to testujcie na sam początek. Tu mamy zwykłe frytki, tak wyglądają zwykłe frytki w pasibusie, a to są pasi frytki. Ja ich za bardzo nie lubię, bo one są takie troszeczkę gorzkawe. Mają jakby chyba, nie wiem... W mundurkach są. Takie bardziej w mundurkach. No a Karoliny kanapa tak wygląda. To jest zwykły, standardowy. Mamy tutaj majonez. No taki polski, powiedziałbym. Ogórki, pomidor. Taka kanapka. Natomiast, no mówię, jak jesteście pierwszy raz, żeby w ogóle poczuć i zauważyć różnicę między innymi jakimiś tam knajpkami, to zdecydowanie polecam wam coś takiego sprawdzić. A mówię, potem jak już testujecie sobie tego Gonzaleza, możecie sobie potem pasi frytki przetestować, takiego standarda możecie sobie przetestować, ale mówię, pierwsza jaka będzie wasza, jaki powinien być wasz pierwszy zakup, to właśnie Gonzales, bo jest smak obłędny i każdy, komu poleciłem w sumie, to potem mi dawał jakiś feedback, czy dobra kanapka jest, czy nie, to właśnie mówił, że jest genialna. Tak więc to jest numer jeden w pasibusie, moim zdaniem. Słuchajcie, nie było tego w planach, ale muszę wam o tym wspomnieć, bo to jest naprawdę mega, mega magiczny środek. Jak macie, nie wiem, wychodzicie na przykład jak my przed chwilą z jakiejś knajpki, macie ręce całe po prostu oklejone, czy chociażby, nie wiem, spocone, to jest środek naprawdę rewelacyjny. Kiedyś wam o tym opowiadaliśmy na streamie i po prostu macie taką tubkę po prostu, nie wiem, tak to się nazywa. Z tego różne są firmy tego. Nakładacie tylko troszeczkę takiej kropelki na rękę, rozsmarowujecie i dosłownie czujecie, jakbyście mieli ręce umyte. Pomalutku się robi ciemno. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Ja się tego wszystkiego dopiero uczę, tak więc słuchajcie, potrzebuję wasz konkretny feedback. Nie piszcie, że super, fajne, ok, tylko piszcie konkretnie, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Na koniec jeszcze szybki rzut na auta, jakie tutaj stoją. Nie ma nic ciekawego chyba. No i co? My z Karolem lecimy w dosyć długą podróż, tak więc to by było na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, jeszcze pożegnanie od Karolci. Cześć. Tak więc lecimy.